W ostatni weekend lipca swoje wielkie święto obchodził Naprzód 32 Syrynia. Dokładnie przed 90 laty z inicjatywy młodzieży chcącej mieć własne miejsce we wsi zawiązał się tu klub sportowy. Z tej okazji 30 lipca na boisku przy ulicy Bukowskiej zorganizowano turniej piłkarski drużyn młodzieżowych, towarzyski mecz pomiędzy OSP Syrynia a Druhami z Nieboczów oraz zabawę taneczną. Nieco bardziej oficjalne obchody jubileuszu zorganizowano natomiast dzień później. Mieszkańcy Syryni oraz zawodnicy i działacze Naprzodu rozpoczęli niedzielę od uroczystej mszy świętej. Następnie goście zgromadzili się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie przywitała ich prezes syryńskiego klubu Anita Pawełek. Spotkanie to było okazją do złożenia gratulacji i podziękowań. To klub z długimi tradycjami. 90 lat, gdyby popatrzeć w historię tego klubu, to ludzie z pasją uruchamiali tą działalność. Dali taki zaczyn do tego, że społeczność syryjska miała swój klub, miała swoją drużynę. Potem kilka następnych drużyn, trampkarzy, juniorów, którzy osiągali sukcesy. Ale co było najważniejsze? Najważniejsze, że to było miejsce integracji całych rodzin. Że to było miejsce bardzo pozytywnych doznań, dobrych emocji, które nas łączyły. Ja jestem związany, bo jestem mieszkańcem tej gminy. Jestem związany z wszystkimi klubami, szczególnie tej gminy, znam wszystkich. Wiem, że zawsze w Syrynii tu klub Naprzód to cechował się wielkim zaangażowaniem zarówno działaczy, kibiców, piłkarzy, którzy byli i zawsze wspaniałą atmosferą i tym, że wszystkim zależało na jak najlepszych wynikach i takiej ambicji, jeżeli chodzi o osiągnięcia miejsc w poszczególnych ligach. Przeszedłem wszystkie możliwe funkcje społeczne i w tym klubie od kibica, którym byłem taką maskotką klubu. Pamiętam, jak 6 lat miałem, to było otwarcie tego naszego pięknego boiska. Potem byłem zawodnikiem, byłem prezesem Ludowego Zespołu Sportowego w latach 83-85. No i ten duch sportowy do dzisiaj jest, prawie w piłkę nie gram, ale chodzę na siłownię, pływam. Dlatego też mówię, ja w LZS-ie Syrynia przeszedłem wszystkie szczeble. Od trampkarza, zawodnika, prezesa, no i sponsora, zarówno indywidualnego, a teraz instytucjonalnego, czyli gmina Lubomia jest głównym sponsorem Naprzodu. Także ten bakcyl sportu został. Tutaj naprawdę widać pracę obecnego zarządu, widać odnowione i boisko pięknie się prezentuje, i ten budynek klubowy, i szatnie. Naprawdę miło wejść do takich pomieszczeń, czy na takie boisko. Ostatni mecz barażowy, gdzie pełne trybuny, dużo, dużo kibiców identyfikujących się ze swoim klubem, to naprawdę robi wrażenie i po to w zasadzie dla takich klubów, dla takich wydarzeń, dla takich widowisk, no to mi się wydaje, że warto działać i warto po prostu tylko przyklasnąć takim inicjatywom i takim działaniom. W czasie jubileuszu nie mogło zabraknąć chwili na przedstawienie zarysu historii Naprzodu. Okazuje się, że już pod koniec lat 20. ubiegłego wieku podejmowano pierwsze inicjatywy zmierzające do utworzenia na terenie Syryni klubu sportowego. Wiadomo, że ościenne tutaj miejscowości typu Lubomia, Rogów, takie kluby już były piłkarskie, no i w ambicji też naszej młodzieży i mieszkańców, byłaby ten klub też powstał. Po długich tam, powiedzmy, perturbacjach jednak udało się tym początkującym działaczom w 32 roku ten klub zawiązać. On wtedy miał nazwę Jastrząb i do bodajże okresu wojennego pod tą nazwą zaczął działać. Potem nazwę zmieniono na Naprzód 32 Syrynia. Pierwotny Jastrząb to nie tylko piłka nożna. W latach powojennych spore sukcesy odnosili tu zawodnicy sekcji podnoszenia ciężarów i gimnastycznej. W odniesieniu do klubu piłkarskiego największym sukcesem było trzecie miejsce w lidze okręgowej. Nasi juniorzy dostali się do ćwierćfinału Pucharu Polski. No tam przegraliśmy z późniejszym zdobywcą Pucharu Polski, GKS-em Tychy, a więc przegraliśmy ze zwycięzcą. Także myślę, że tutaj to są jedne z większych osiągnięć naszego klubu. Przez 90 lat istnienia przez klub przewinęły się setki zawodników i działaczy. Od niespełna 2 lat na czele LKS-u stoi kobieta, Anita Pawełek, co w środowisku piłkarskim wciąż jest nieczęsto spotykane. Znaleźli się ludzie z werwą na czele z Anitą, którzy to prowadzą
bardzo dobry sposób, z entuzjazmem i nie dużo brakowało, żebyśmy już weszli do klasy okręgowej z takiego upadku, nie? Także zarząd powinien zdawać sobie sprawę, że odpowiada za ten klub. Główna powinność, pamiętaj, jak odchodzisz, mieć komu przekazać tą sztafetę pokoleniu, bo ludziom się nie chce już w tej chwili działać. Trudno i znaleźć takie skarby, jak tu na czele z Anitą, taki zarząd, to jest sukces. Sukces i z nicości, praktycznie z upadku zrobiliśmy sukces i to również inwestycyjny, bo oni są chętni do działania. Ja pomagam jako wójt. Finansami, Rada Gminy również, także tak to w tej chwili wygląda. Mieszkam tu od urodzenia. Klub zawsze był częścią lokalnej społeczności, taką marką też naszą tutaj syryńską. Jak oceniam działalność, zawsze bardzo dobrze. Zawsze jednoczył mieszkańców, zawsze wszyscy go wspierali i tak dalej. Ale od prawie 2 lat klubem zarządza kobieta. Wzięła stery w swoje ręce i od 2 lat zauważam naprawdę taki duży dynamizm tutaj w rozwoju tego klubu, co mnie bardzo cieszy. I łatwo i trudno, bo wiadomo, że no, gdzieś tam łatwiej mi się przebić. Natomiast trudno o tyle, że mężczyźni jednak wolą w tym swoim ścisłym gronie i tak dalej, gdzieś tam sobie porozmawiać w kuluarach. Natomiast ja się bardzo szybko dostosowuję i uczę. Więc 1,5 roku działając w tym klubie, wiele rzeczy się dowiedziałam, wiele rzeczy się nauczyłam, jak mam rozmawiać, w jaki sposób. Czyli kobieta ma godzić obyczaje, bo ja zawsze powtarzam, zawsze dziękuję, a dzisiaj zapomniałem, to teraz podziękuję wszystkim kobietom, żonom, partnerkom tych chłopaków, działaczy, bo jakby nie wy, jakby nie kobiety, to po prostu by nas nie było, kto by ten dopilnował, kto by dbało o to ognisko domowe, to jest bardzo ważne i dlatego możemy się skupić na działaniu, a kobiety właśnie jak przychodzą do tych klubów, to łagodzą, zmuszają, są bardziej wymagające niż mężczyźni, tam się nic nie zmieni. Także ja się bardzo cieszę, jak te kobiety przybywa i mam nadzieję, że w następnym zarządzie, w Śląsku Gminnym też będzie kobiet. Zmiany w zarządzie klubu wyszły naprzodowi na dobre. Widoczne jest to po wynikach sportowych osiągniętych w sezonie 2021-2022. Drużyna z Syryni była blisko awansu do klasy okręgowej. W barażowym 2 meczu z Dębem Gaszowice to jednak rywale strzelili więcej goli. Wyciągnęliśmy wnioski i idziemy dalej. Wiem, że niektóre osoby bardzo, bardzo czekają na mecze derbowe. No mamy październik bardzo gorący w tym roku, bo najpierw gramy z sąsiadem z Zamiedzy, który tutaj dla nas jest naprawdę, no to jest, słyszałam, 850 metrów przed chwilką, więc no idziemy tam pieszo i idziemy już teraz faktycznie z tą flagą, którą kibice otrzymali od zawodników na ostatnim meczu barażowym. A oprócz tego koniec października czeka nas mecz derbowy z Lubomią, więc pewnie pójdzie taki podobny korowód do tego dzisiejszego. No i będzie gorąco, walczymy dalej. Na osłodę można powiedzieć, że nie udało się awansować ligę wyżej, ale za to do derby z Lubomią i z Nieboczowami. Także mi się wydaje, że to też taki smaczek dodatkowy tej rywalizacji tutaj na naszym podwórku, w naszym podokręgu, w tej naszej takiej głównej lidze A-klasie. To na pewno obecność takich drużyn jak Syrynia, Lubomia i tam jeszcze parę innych, Krzanowice, Studzienna, to tylko doda smaczku tej rywalizacji i ja jako działacz tylko mogę się cieszyć. Mecz o awans do okręgówki przyciągnął na boisko na przodu rekordową liczbę kibiców, ale miejsce to, zgodnie z zamiarami zarządu, ma służyć nie tylko fanom piłki nożnej. O tym, jakie zmiany zaszły w klubowej infrastrukturze, można było się przekonać podczas kolejnej części jubileuszu. Tuż po zakończonych obchodach w Wiejskim Domu Kultury, gdzie był jeszcze czas na wręczenie odznaczeń Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, zgromadzeni goście przemieścili się na stadion na przodu 32 Syrynia. Staramy się zorganizować zawsze parę pikników, jakieś festyny, dla dzieci różne jakieś atrakcje, typu na przykład jest koń, można na tym koniu gdzieś tam na tej ląży pojeździć. Staramy się gdzieś, dmuchańce darmowe dla dzieci zorganizować, grill często jest z muzyką, także staramy się, żeby ci ludzie gdzieś tu przychodzili i tak kojarzyli to miejsce nie tylko z piłką nożną, ale z jakimiś eventami, z takimi festynami wiejskimi. Bo ja zawsze mówię, że boisko na wsi to jest miejsce nie tylko tych
spotkań, właśnie te emocje sportowe, ale to są przede wszystkim profity społeczne i do tego dążę. My jesteśmy świeżo po remoncie wnętrza budynku klubowego. Budynek się zmienił, wnętrze zmieniło się nie do poznania. Starzy działacze jak przychodzą, to się śmieją, że muszą sobie strzałki rysować na podłodze, bo po prostu pomieszczenia się tak zmieniły. Są duże korytarze, nagle się okazało, że mamy miejsca, różne schowki, wszystko się da gdzieś tam fajnie schować i tak dalej. A w przyszłym roku planujemy remont elewacji, ocieplenie i elewacja. W niedzielne popołudnie rozegrano jeszcze mecz towarzyski z zaprzyjaźnioną Konkordią Knurów, który poprzedzony został występem grupy tanecznej z Syryni. Na to wydarzenie dla gospodarzy przygotowano nawet specjalne koszulki. Nie ukrywam, że wzorowaliśmy się na koszulkach Górnika Zabrze, który miał piękne koszulki na mecz barburkowy ze Świętą Barbarą. Jak zobaczyłam te koszulki, to powiedziałam: chłopaki, będziemy takie mieli, tylko że zamiast Świętej Barbary będzie ten nasz syryński chłopek. I mamy. Rozgrywkom towarzyszyła też część festynowa wydarzenia, podczas której można było wygrać atrakcyjne nagrody, ale również wesprzeć chorującego na rdzeniowy zanik mięśni chłopca. 90 lat istnienia Naprzodu to spory kawałek historii całej Syryni. Klub jednak się nie zatrzymuje i staje przed kolejnymi wyzwaniami. Życzę klubowi, by rzeczywiście było to miejsce dobrych, dużych szans dla młodych ludzi. Dla młodych ludzi, których nie brakuje z pasją do sportu, do zamiłowania do piłki nożnej, a być może kolejne talenty właśnie z Syryni zaszczepią drużyny typu Górnik Zabrze czy jeszcze inne europejskie kluby piłkarskie. Życzę klubowi, żeby rzeczywiście to, co robi, dawało radość. Radość temu społeczeństwu, nam wszystkim. Bo przecież przychodząc na mecz, towarzyszą nam emocje. A tu jesteśmy u siebie. Patrzymy, jak kilkunastoletni chłopcy doskonale sobie radzą, jak się rozwijają, jak rywalizują, jak walczą o punkty, jak cieszą się z każdej zdobytej bramki. I ta radość, to współistnienie w tym obszarze klubu sportowego jest najważniejsze. I tego życzę klubowi, oczywiście, i wielu sukcesów. Przede wszystkim wytrwałości i tego, żeby się jeszcze dalej chciało, tak jak obecnie tej ekipie się chce, i tylko im życzyć wytrwałości, no bo jak będzie wytrwałość, będzie zdrowie, będą chęci, to ja myślę, że oni już wiedzą, co robić i sobie poradzą. A wiadomo, że sukcesów przede wszystkim, bo po to też się robi, żeby były te sukcesy. 90 lat, kupa czasu, nie? Pierwsza bardzo fajnie mi się podobała, bo tradycja zachowana, zaczynałem od 3 uroczystości, potem dalej. Jak oceniam? No, oceniam bardzo dobrze. Jedna z nielicznych kobiet, która tym klubem zarządza i co słyszałem, robi to bardzo dobrze. Tego pani Anicie życzę, jak mi sukcesów i za rok awansu.